Patryk Tuszyński. Patryk, 4 mecze, 6 bramek. Czy pamiętasz, kiedy ostatni raz miałeś taką serię na początku sezonu? Kurczę, zaskoczyłaś mnie tym pytaniem, bo dawno nie grałem 6 meczy z rzędu w pierwszym składzie, ale takowa sytuacja na pewno była w Białymstoku, kiedy graliśmy rundę finałową i w tych 7 meczach też chyba bodajże strzeliłem 7 bądź 8 bramek, więc wtedy taka sytuacja miała miejsce. Pewnie gdyby nie udało się dosłownie po 3 minutach strzelić Tobie bramki, nie grałoby się już tak łatwo w tej drugiej części spotkania. Tak, tak, to prawda. No najgorzej jest stracić bramkę do szatni albo zaraz po wyjściu z niej. No niestety nam się to przytrafiło, ale tak jak powiedziałaś, po kilku minutach odpowiedzieliśmy chyba w najlepszy z możliwych sposobów, bo podcięliśmy tą bramką na pewno Lechowi skrzydła. Nie mogli się rozpędzić, nie mogli nabrać wiatru w żagle i później ta gra wyglądała tak jak my sobie tego byśmy życzyli. Bardzo dobrze graliśmy w obronie, tak jak powiedziałem wcześniej, i nie pozwoliliśmy Lechowi na zbyt wiele w dzisiejszym spotkaniu i za to nam chwała. A czy to było takie założenie taktyczne, żeby w drugiej połowie oddać troszeczkę mimo wszystko inicjatywę Lechowi i czekać na swoje szanse w kontrataku? Takie założenie było na całe spotkanie. W pierwszej połowie wyglądało to podobnie. Może pierwsza bramka, to, że prowadziliśmy, może to miało na to wpływ, ale ogólnie takie było założenie, żeby pozwolić Lechowi operować piłką i wtedy po odbiorze pierwszym dokładnym podaniem płynnie przedostać się pod bramkę przeciwnika i to dzisiaj realizowaliśmy. Dziękuję.